My diagnozujemy na podstawie kryteriów diagnostycznych zawartych w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych. Dwie podstawowe to jest rozdział o zaburzeniach psychicznych w ICD, czyli Międzynarodowa Klasyfikacja w ogóle Chorób, i druga amerykańska, tak zwane DSM, to dotyczy zaburzeń psychicznych. I co jakiś czas, kilkanaście lat, te klasyfikacje są odnawiane i zupełnie inaczej wyglądała wersja DSM-5, a zupełnie inaczej wygląda teraz 11, bo teraz weszła 11. Niektóre zaburzenia wchodzą do klasyfikacji nowe, a niektóre wypadają z tej klasyfikacji. I to, co dawniej uważano za zaburzenie, teraz nikt rozsądnie myślący nie uznałby, że jest to zaburzenie. No, tutaj sztandarowy przykład orientacji homoseksualnej. No, teraz absolutnie nikt zdrowomyślący nie uzna tego za patologię czy za zaburzenie, ale zdajmy sobie sprawę, że wyleciało to z listy zaburzeń psychicznych w latach 70., bodajże w 73 roku. Odbyło się głosowanie ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i drogą głosowania, prawda? To jest jeden z przykładów, ale ta diagnoza w psychiatrii ani nie jest stabilna dla pojedynczego człowieka,